No. Jesteśmy u Wadowskich, wypożyczalni kamperów pod Krakowem w Gaju. Przyjechaliśmy wypożyczyć kampera, ponieważ nasz LTG jest w naprawie i ta naprawa się po prostu ciągnie niekończący się czas. Już 3 tygodnie po prostu, cały czas coś wychodzi. Pojedziemy potem zobaczyć do mechanika, jak tam sytuacja wygląda, ale teraz idziemy załatwić papierki, bo musimy dzisiaj być za parę godzin w Nowym Sączu tym kamperem. Dzień dobry. Pojechaliście? Tak, no. Cześć. Oko nawet było, no to powodowało, ale tak nie ładnie. Sporo tu jest miejsca. Super. Ale no tu jeszcze jest rozkładane łóżko. No fajnie. Zrobimy wam, pokażemy wam całego tego kampera, wszystko co i jak, ale teraz pakujemy się i jedziemy, żeby się nie spóźnić na spotkanie. I to jest, słuchajcie, automatyczna skrzynia biegu w tym samochodzie. Jeszcze w życiu nie prowadziłem kampera z automatyczną skrzynią biegu. Wszystko jest nowisieńkie, to jest to... Jest to samochód po prostu z salonu, jeszcze nikt nim nie jeździł. Tu jest kamerka. I jedziemy. Zupełna nowość na rynku kamperowym. No i mamy tą szczęście, że możemy się dzisiaj nim przejechać i przetestować ten samochód, bo nasz, tak jak mówiłem, jest w naprawie, więc dzisiaj nie dalibyśmy radę podjechać do Nowego Sącza, a tam występujemy i w ramach naszych prezentacji zawsze jest taka część zwiedzanie kampera. Także dziękujemy firmie Wadowskim, Wadowscy Kampery z Gaju pod Krakowem za użyczenie nam tego kampera. I możliwość pokazania. Możliwość pokazania go. Super. Jesteśmy teraz u mechanika, by zobaczyć jak postęp prac, kiedy odbierzemy naszego LTK. Dzień dobry. Jak tam sytuacja? Jutro działamy pełną parą. Przyjdą części, składamy. Dobra. No i mamy po temacie, nie? Dobra, super. To są nasi widzowie, więc wiedzą, jak nam bardzo zależy, żeby się w nadarzenie na targach pojawić z naszym kamperem. Jeszcze zabieramy kilka książek z bagażnika do Nowego Sącza i jedziemy dalej. Jesteś na miejscu. Idę do Pałacu Młodzieży dowiedzieć się, gdzie mamy zaparkować. Drodzy, jesteśmy już na miejscu i jak widzieliście, wjechaliśmy na rynek. Na rynek pod ratusz, jeszcze czegoś takiego nie było. Szkoda, że to nie jest tam w tle nasz busik, bo by piękne zdjęcia były porobione. Ale jesteśmy bardzo wdzięczni, że mamy w ogóle tego busa. Też wzbudził duże zainteresowanie, no bo jest piękny. Przepięknie wygląda ten kamperek. Nasze spotkanie dzisiaj będzie się odbywać tutaj pod kasztanem. Pod kasztanem na rynku już zaczynają przybywać pierwsi widzowie. Przed chwileczką udzieliliśmy też wywiadu do podcastu dla młodzieży z Pałacu Młodzieży z Nowego Sącza. Niesamowicie fajne pytania, bo jeżeli już będzie wyemitowany ten podcast, jakby to oglądacie, to podlinkuję go. Ja kończę szybką kawkę ze stacji i dołączę do mojej Kasi, bo za 10 minut zaczynamy. Boże, jaki jest ładny ten kamper, jak on się świeci.
I ten vlog na początku też był taki trochę środkowy, bo my nie umieliśmy nagrywać też filmów, po prostu zamówiliśmy kamerę, mieszkając jeszcze w Anglii, zaczęliśmy robić takie pierwsze próby, to znaczy przede wszystkim nagrywać siebie, dla siebie, w sieci wrzucaliśmy pojedyncze filmy i wyruszyliśmy w podróż. I na początku byliśmy bardzo skupieni na tym właśnie, żeby skończyć tego vana. Proszę, powiem mi dla czytelników, proszę. Układam się właśnie do snu, ale nie wiem, w którym łóżku będziemy spać, ponieważ w tym kamperze są dwa łóżka dla dwóch osób. Tutaj jest jedno z takimi ciasnym miejscem na nogi i nad szoferką jest jeszcze duże rozsuwane łóżko, więc dzisiaj będziemy rozkładać to łóżko i tutaj tu będziemy spać. Jest wielkie łóżko, ale to jest łóżko gościnne, bo normalnie wyczytałem przed chwileczką, że normalnie kierowca i pasażer śpią zawsze tam. Tu jest takie wielgachne okno jeszcze z tyłu i tu jest jeszcze jedno wielgachne okno, ale zasuwam je, bo my lubimy ciemność w nocy. No to dobranoc, do jutra. Dzień dobry, moi drodzy, obudziliśmy się. Noc spędziliśmy w dziwnych okolicznościach. No jak tak sobie się śpił nie w swoim łóżku, to zawsze jest dziwnie. Zaczęliśmy spać tutaj na górze, nad szoferką, ale w nocy się kręciliśmy z jednego boku na drugi bok, a w końcu Kasia po prostu w nocy się przebudziła i mówi, ja idę na drugie łóżko. Zabrała ze sobą kołdrę, ja zostałem pod kocem. Trochę rano zmarzłem, ale zmotywowało mnie to do wstania z łóżka, bo już po prostu nogi miałem zamarznięte. Ogólnie się wyspałem, a teraz był wygodny, więc ja uważam, że jest ok. Pomyślałem, że zrobię wam teraz takiego szybkiego campertura i pokażę wam, jak ten samochód wygląda z zewnątrz, bo wygląda z zewnątrz bardzo ciekawie. Jest to zabudowa zrobiona na Volkswagenie T6 Bulim. Z silnik 2.0, rocznik 2023. Ten samochód jest nowiusieńki. To jest po prostu taka odpowiedź na zapotrzebowania rynku w związku z tym, że rząd nasz polski wprowadził akcyzę na samochody sprowadzane z zagranicy powyżej 2 litrów, a ten silnik ma 2 litry, więc ten samochód nie łapie się na akcyzę, przez co jest troszeczkę tańszy. Ciekawy, odważny pomysł i muszę powiedzieć, że całkiem mi się to podoba. Jeżeli ktoś chce mieć taki malutki kamperek na wyjazdy tygodniowe, dwutygodniowe, to jest bardzo fajna sprawa, bo on jest mały, zwinny, sprytny. Po te góry wczoraj jeździliśmy po Nowym Sączu i tam dawał sobie radę. Plusem ogromnym tego samochodu jest automatyczna skrzynia biegów. Wiem, że to jest rzadkość w kamperach. Mi się podoba. Połączenie tej kabiny spoko. Tu mamy jeszcze takie schowki. I tu jest w... O! Ale ładnie zrobione. Tutaj mamy wejście serwisowe do zbiornika na czystą wodę. Fajnie, że to zrobili, bo raz na jakiś czas warto, zwłaszcza po takiej wycieczce do Maroka, przeczyścić zbiornik na czystą wodę. Tu jest główny wyłącznik prądu. Tu jest podłączenie do prądu zewnętrznego na kempingu. Tędy się od dołu. O, jak sprytnie, ale mądrze przemyślane. Nie rozbili dziury tutaj w tym, tylko tutaj po prostu od dołu jest dziura na wejście do prądu i można się na kempingu podłączyć. To jest przetwornica na 220. No ładnie, ładnie, bardzo ładnie to jest zrobione. Starannie, czyściutko. To zamykam. Z tyłu oczywiście jest kamera cofania. Z zewnątrz ten samochód naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Mi się niesamowicie podoba ten przód. No to jest Volkswagen, ja kocham Volkswageny, więc to są porządne auta. No a ta doklejona zabudowa Weissberga jest no urocza. Po prostu jest to fajne, całkiem spoko pomyślane. Pięknie wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba taki samochód. Jak odbieracie w ogóle tą zabudowę.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany takim samochodem, to odsyłamy Was do Wadowcy Campery, czy w Warszawie, czy w Krakowie. Całkiem możliwe, że ten samochód pojawi się na targach w Poznaniu, na targach karawaningowych w Poznaniu, na których Wadowcy będą mieć swoje stoisko dosyć duże, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś by chciał zobaczyć ten samochód i wejść do środka, to przyjedźcie na targi do Poznania. Przypominam tylko, że my jesteśmy ambasadorami targów w Poznaniu i z okazji tej mamy zniżkę 10% na wejściówki, na karnety jednodniowe, dwudniowe, trzydniowe. Wystarczy wpisać hasło podróżowanie i wtedy macie 10% tanie wejście. To tyle, jeżeli chodzi o zewnątrz. Wchodzę teraz do środka, ale tutaj mamy bardzo ładne drzwi, natomiast nie wiem do końca, co to jest, ale mam nadzieję, że są tutaj użytkownicy kampera od Weissberga i powiecie mi, co to jest, albo do czego to służy. Zastanawiam się, czy tutaj korki od wina się wrzuca, czy kapsle? Nie wiem, parasol? Nie wiem. No ale drzwi bardzo ładne. Tu mamy całe wnętrze, no ale tutaj wam może puszczę jakąś muzykę, żebyście nie musieli słuchać tego gadania mojego. Więc teraz muzyczka i oglądamy. Dojechaliśmy już na miejsce, siedzimy z powrotem w gaju u Wadowskich, oddajemy samochód. Ja jeszcze poprosiłem Maćka, który tutaj pracuje, żeby dwa słowa powiedział takim profesjonalnym językiem, jeżeli chodzi o to, co ten samochód jeszcze zawiera. Może sobie zaczniemy od takiej funkcji, że to będzie złożone. Zobaczymy, jakie duże jest łóżko. Zjeżdża w dół. Co? Zrób to jeszcze raz do góry i na dół. Wow, patrzcie, łazienka. No, jeszcze raz. Łazienka w ogóle zjeżdża w dół. No i tutaj się kładzie materac, który znalazłem i nie wiedziałem, do czego on służy. No i teraz tu mamy królewskie łoże. To tutaj mogą... No, teraz to ma sens. W ogóle ja myślałem, sobie, coś jest dziwnego, że jak tam śpią, tam mają dwie nogi, tutaj jest niepotrzebny ten materac, a teraz tu tutaj... Jeszcze to źle zamontowałem, no ale dobra. Chodzi o to, że tutaj jest po prostu takie wielkie łóżko teraz. Tak. A jak wygląda wtedy łazienka? A można skorzystać z łazienki? No można skorzystać z łazienki. Założenie jest takie, że prysznica nie potrzebujemy cały czas. Tak. Natomiast toaleta i zlewo zmywak się przyda. Dokładnie. I jeszcze ten zlewo zmywak się tutaj chowa. Także mamy normalnie dostęp do toalety. No nieźle. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Z takich ciekawych rzeczy, no to przede wszystkim to łóżko, które już pewnie mieliście okazję pokazać. To łóżko jest opcjonalne. Można zamówić ten samochód bez łóżka. Wtedy nie mamy tej półki, czyli ta przestrzeń tutaj jest ogromna i mamy cały czas odsłonięte to duże okno, które znajduje się za tym łóżkiem, więc jest bardzo dobrze tutaj doświetlone. Zapraszamy Was na targi, jeżeli chcecie zobaczyć to na żywo, albo do Gaju lub do Janek w Warszawie. Dokładnie. Dziękuję. To tyle, dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzięki. No i parę godzin później wróciłem do zakładu. Tu już jest wszystko zamontowane, tylko wkładają jeszcze po prostu panowie tam części i tak dalej, sprzątanie i za chwileczkę biorę go na testy. To jest wszystko na ostatnią chwilę, jutro jedziemy na targi. Emocje są dosyć duże, ale jestem pozytywny i myślę, mam nadzieję, że wszystko poszło dobrze i że bezawaryjnie pojedziemy, ale przypomniała mi się akcja, jak w zeszłym roku wyjeżdżaliśmy do Portugalii i mieliśmy te problemy z temperaturą. No były jaja po prostu i pamiętacie, że na lawecie wylądowaliśmy, dopóki nie zrobiliśmy testu, wzięliśmy samochód mechanika i od razu rura do Portugalii.
A dobrze jest zawsze wziąć samochód i pojeździć trochę, kilka kilometrów zrobić, żeby zobaczyć, czy wszystko jest tip-top. Moi drodzy, jestem już w vanie i będzie teraz cofanie. Super chodzi po prostu, jest teraz i jest. Tylko nikt mi tu nie patrzy, a jestem na kanale, no ale dobra, może wyjadę. Nie wpadnę do środka. No, chyba się udało i odzyskałem LTK. Już na tą chwilę wiem, że chodzi dużo ciszej i jeszcze od razu odczułem, że chodzi lepiej kierownica, czyli faktycznie jak uzupełnili ten płyn, to wpłynęło po prostu, widać to, widać od razu, więc naprawdę jestem przeszczęśliwy, że trafiłem tutaj na mechaników w Suchej Beskidzkiej. To jest firma, która się zajmuje naprawą tirów i ja do nich trafiłem totalnie przez przypadkiem, jeżeli wierzymy w przypadki. Jadę teraz oddać mojemu bratu samochód, potem tutaj zabieram, on mnie tu przywozi. Zabieram tamten samochód naszego LTK na jazdę próbną dookoła miasta i jeżeli wszystko będzie tip-top, pakuję i jadę do Nadarzyna. Cześć! Jesteśmy na miejscu. Mamy bardzo mało czasu przez te wszystkie zawirowania. Tak wygląda nasz magazyn. Mamy tu książki, mamy poradnik podróży samochodowej, mamy naszą drogę, mamy palmy, przeróżne rzeczy, nawet stolik z Maroka. Kasia tutaj wypakowuje, tu są też książki, koszulki, karty, hulajnoga, żeby się poruszać po terenie targów. No i trzymajcie kciuki, żeby się to wszystko udało ładnie, szybko poukładać. Jak widzicie, już inne ekipy też się jeszcze rozstawiają, także żeby nie przedłużać, żeby nie mieć opóźnienia, to na razie się z wami żegnam i zobaczymy się, jak już będzie wszystko poustawione. Pam! No i nie pokazałem wam niestety, jak wygląda to stoisko, ponieważ nie skończyliśmy go, ale chciałbym wam pokazać przyczepę. Na razie w totalnym burdelu, Kasia tego nie widzi, ale ja wam muszę to pokazać. Dostaliśmy przyczepę na czas targów, będziemy mieszkać na terenie zlotu. Mamy tutaj wielgach na łóżko, ogromny blat, wlepki do pocięcia. Tutaj jest, jakby ktoś zabalował też, mam drukarkę, dużo rzeczy jeszcze będziemy musieli zrobić, bo mieliśmy opóźnienie. Kolejne łóżko. Tu za tą ścianą jest w ogóle, słuchajcie, szafa. Ogromniasta szafa. I po lewej stronie za drzwiami jest łazienka. Bardzo ładna łazieneczka, przestronna, z kibelkiem i prysznicem. Jest woda zatankowana, można się kąpać. Dobra. Duża lodówka, ale na razie nic tutaj nie ma. No i mamy jeszcze stację do robienia herbatki. Za chwileczkę sobie zrobię, ponieważ muszę dbać o moje gardło. Za chwilę będziemy z Kasią tutaj kończyć prezentację, wycinać wlepki, wycinać plakaty, drukować jakieś różne ogłoszenia, więc przed nami wieczór pełen wrażeń. Na razie się nie integrujemy z resztą ekipy, bo jest dużo innych wallnifersów. Jak zrobimy robotę, to wtedy będzie integracja. Na tą chwilę jest robota. Patrz, jak mi taką wlepkę załatwiłem. To tyle na dzisiaj. Prezentacja jest ogarnięta. Tam jest po prostu impreza, ale my idziemy spać. Ale ogromne łóżko. Piżamka.
Do jutra. I witam Was bardzo serdecznie w dniu targów. Nasze stoisko jest już gotowe, więc Wam pokażę, jak wygląda. Tutaj mamy taki nasz sklepik. Piękne, duże logo, które wczoraj wycinałem. Tutaj też mamy logo. No i do kupienia są nasze książki, nasze produkty. Książka Poradnik budowy kampera Miłosza Michalskiego. Poradnik z busem przez świat. Poradnik w podróży samochodowych. Mamy oczywiście kubeczki, kultowe kubeczki, o które zawsze pytacie jak na targach. Kilka sztuk desek bambusowych z do kampera z naszym logotypem. Mamy też takie kubki metalowe. Van Life Polska, bardzo ładne, z logiem podróżowania. Ostatnie koszulki, jakie mamy w ogóle z tego rzutu, który pojawił się parę miesięcy temu. W tym roku są nawet krówki. Zamówiliśmy krówki z naszym nadrukiem. No i co? No tutaj jest nasz kamper. No i tak to mniej więcej z daleka wygląda. Cześć. Cześć. Tutaj mamy, moi drodzy, kropka, czyli Northside Block. Już tam mają widza. Tutaj piesek śpi. Tutaj, moi drodzy, świat według Bandich. Chillują, tylko Wam słońca brakuje tutaj. Nie, tutaj jest słoneczko z tamtej strony. A, tu jest, tu siedzi. Jeszcze majowanie. Pozdrawiamy, witamy. Tutaj jest w ogóle jakieś kolorowe stanowisko. Und es war dann echt noch ein Problem, das irgendwie Teile zu kriegen, repariert und jetzt ist der noch in Urlaub, die in Werkstatt. Zbieram na kolejny wyjazd. O, można kupić sobie takie ręcznie robione. Hejka! Cześć, cześć. Chcesz popatrzeć? Tak. No. Tutaj kukam, żeby... O Jezu, ktoś tu upiekł... Ci się piekła ślebuś? Upiekła ślebuś tutaj? O, no proszę, pięknie. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo taki... Jezu. Czy tu mieszka kot? Tak. Gdzieś? Śpi w szufladce, wiesz? Ach. Tu mieszka kot? A, no sobie to. O Boże, widzicie tam kota? Muszę tu potem wrócić, jak się obudzi. O, podróżowanie z kotem. Podróże z kotem. Tak. I ma swoją kuwetkę, tu jest prysznic, ale pięknie. Prowadzicie kanał na YouTubie czy na Instagramie? Tak. Jak się nazywa? Endless Travel. Wejdźcie sobie na ten kanał Endless Travel, zobaczcie, bo bardzo ładny kamperek. I jeszcze kot i piekarnik. No to ja bym tu mógł zamieszkać. Wiesz, wszystko to, co potrzebuję. Co to jest? To jest przyczepa czy łódka? Wow, patrzcie się, normalnie przyczepa łódka. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, très bien?